Witam wszystkich serdecznie. Chciałem dzisiaj tutaj pokazać, czym Mogilany dysponuje. No może materiał jakiś mamy. On cały czas na fazie rozwojowej. Niemniej jednak, panowie, muszę wam powiedzieć, że jestem na etapie likwidacji hodowli. Otóż ostatnio moje zdrowie na tyle zaszwankowało. Leczyłem się w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim, szpitalu pulmonologicznym. No i tam leczyłem swoje drogi oddechowe. A to za sprawą właśnie tych oto pięknych gołąbków, które się tu przyczyniły, żeby Mogilany wyciągnął kopyta. No i doktor nauk, profesor habilitowany, wielki autorytet, ordynator, mówi: bracie, ty musisz się zastanowić, czy nie zlikwidować tych gołębi, bo za chwilę tutaj wrócisz. No i co teraz ja mam zrobić? No więc na tym etapie nabyłem, prawda, maski, bokserki, nie wiadomo jakie, cuda niewidy. Trochę mi syn zrobił jakiś prezent. No i próbujemy się jakoś ratować. No bo jak to zlikwidować, to ja sobie nie wyobrażam. No naprawdę dla mnie jest to dramatyczne wydarzenie i niespodziewane jednocześnie. No to tyle miałbym, bo co do leczenia, no to już mnie tam leczyli antybiotykami dożylnie, bo się okazuje, że się nie da inaczej. No i troszeczkę mnie poprawili na zdrowiu. No ale jak to dalej będzie, nie wiem. Panowie, to dotyczy tego tematu. Te drogi oddechowe u moich gołębi są dobre, bardzo dobre. Tutaj nie widzę, widać po tych noskach, prawda, że one są białe, piękne. No nie mam z ornitozą problemów. No może za sprawą taką, że no ja tutaj dmucham do liści dmuchawą, no i to po prostu ma znakomite działanie. Panowie, no jesteśmy na etapie ostatniej, można powiedzieć, selekcji. No teraz gołębie zostały wszystkie zgromadzone w gołębniku lotowym. Każdy ma już swoje miejsce, sobie tutaj obrał. No i co teraz? Obserwujemy główną, bo wiemy, w który, gdzie siedzi, prawda? No i się okazuje, że no wszystko jest ok. Czasem bywa tak, że któryś z gołębi rzeczywiście zaczyna jakoś mieć odchody nie bardzo. Tu się już nie ma co bawić. To po prostu trzeba wziąć, usunąć i koniec. Nie ma nic takiego jak leczenie wielkie i tak dalej. Można zrobić antybiotykiem jakimś tam, prawda? To trzeba się weterynarza poradzić, ja was nie będę radził, jakim antybiotykami trzeba wspomagać, ale prawda, jakąś taką kurację można sobie zrobić i antybiotykową. Ja również to potwierdzam, że czasem to robię, bo po prostu byłby ten naiwnością całkowicie, gdybym stwierdził, że Mogilany to nic nie robi, tylko ocet, prawda? Robi oczywiście jak najbardziej, ale nie znaczy to, że jest bezmyślny. No tego raczej bym... O, tu jest piękny szelęc ten. To jest brat tego drugiego lotnika okręgu, a w tym roku jest czwartym lotnikiem okręgu. To jest syn, nie brat, co ja mówię. Syn to jest, syn. No, a tu jest jego, ten ciemny, to jest na środku, to jest jego drugi syn. Jeszcze mam niebieski, tylko z tych niebieskich to nie odróżnię go nawet. Jeszcze jest samiczka nakrapiana, piękna samiczka. No, wiąże z tym nadzieje duże, no ja wiem,
będzie to coś z tego, czy nie, nie wiadomo. Życie pokaże. Panowie, na tym etapie widzę, że po prostu już nie mam co usunąć. Wszystko musi zostać. Straciłem dwa gołębie w sezonie lotowym, gołębi młodych. No i myślałem, że jeszcze usunę parę gołębi. No nie ma co usuwać. Po prostu nie ma co usunąć. Przeglądnąłem wszystkie kabany takie piękne, zdrowe. Nie chorowały mi w ogóle. No, taką nadzieją tutaj one mnie, przy takiej nadziei one mnie tu trzymają, te gołębie, że ja po prostu, nie wiem, chyba w cztery deski pójdę, prawda, z powodu tych gołębi, bo ich nie potrafię zlikwidować. No nie potrafię absolutnie, po prostu jak ich złapię do ręki, to się po prostu od razu rozsławiam do takiego stopnia, że już po prostu wszystko mi jedno, czy będę żył, czy nie, czy będę miał czym oddychać, czy nie. Bo te gołębie są takie piękne, że to jest nieprawdopodobne. Panowie, i teraz daję również takie, żeby fajne główienko miały, to pokrzywę i szałwie. Nie wiem dlaczego, może mi ktoś pomoże w tym. Nie wiem dlaczego, jeżeli zrobi się taki zestaw, to gówno na drugi dzień przychodzić, to możesz normalnie zamiatać. No coś niesamowitego. I ja tam wpadłem przypadkowo, bo po prostu zacząłem robić, bo miałem dużo szałwi i dużo sobie ususzyłem, ususzyłem sobie pokrzywy. No i to wziąłem, zrobiłem to, no mówię, masakra. No takie po prostu główienka eleganckie, że po prostu coś niesamowite. Nie wiem, może wiecie dlaczego, bo ja nie wiem. Także to jakieś dziwne zjawisko, ale no prawdziwe. Panowie, teraz jeżeli chodzi o karmienie. Panowie, nie wierzcie w takie pierdoły, jak wszyscy mówią, że gołębie muszą być w jesieni mocno karmione, obficie, tłusto, dużo tych bobowych, czyli grochów jakichś i tak dalej. Ja się z tym w ogóle nie zgadzam, ja tak nie robię, bo jeżeli się za mocno karmi, prawda, to się okazuje, że ostatnie lotki są wąskie. One się zatłuszczają, prawda, u mnie gołębie są w formie, żaden nie ma żółtego tłuściku jakiegoś tam na tym, no nie ma, po prostu nie ma. Także karmię po prostu lekko, ale tam musi być i rzepak, i len, tam musi być coś z mieszanki, takie jak PK, czy z lotowych dołożone, ale 30% tego pszenicy jest, 15% jęczmienia, a teraz w tym roku, o dziwo, nie wiem dlaczego, ale mi się te gołębie jakoś szybciej poparowały, chociaż robię to tak jak każdego roku. I ja już o tej porze będę przechodził w dużej mierze na jęczmień. I tego jęczmienia będzie 30%, a pszenicy 15%. Żeby one były w dobrej kondycji fizycznej i takiej formie lotowej. Cały czas będziemy kontrolować je, jak one będą wyglądały, prawda, na spodzie. Na razie są dobre, łusek nie mają, nic, to fajnie jest wszystko. Także jest nadzieja, że, no ale to dlatego przede wszystkim, że to są gołębie zdrowe. No to są gołębie zdrowe, to no i taki będzie wtedy, prawda? Tak. Także ja was również namawiam do tego, żebyście w umiarkowany sposób karmili teraz. I nie słuchali się tam tych kaznodziei, którzy cały czas tylko mówią kup jak najwięcej, najbogatszego i tak dalej. Ale to są handlarze, którzy mają interes w tym wszystkim. Ale prawda taka jest, że po prostu to nie trzeba. To tak nie trzeba. Trzeba normalnie karmić, nie przejmować się niczym. Natomiast co jest ważne, co ja robię przede wszystkim, no musicie sobie zdać sprawę z tego, że suplementacja tutaj jest podstawową rzeczą. Mineralizacja wszelkiego typu. Czy ta do wody, prawda, ta wpłynie,
czy w różnych proszkach, tego trzeba nakupić dużo. Gritów maksymalnie wszelkiego typu. Ja nawet, wiecie co daję, mam tutaj, to tutaj nawet zobaczcie, rozsypałem, bo dopiero nasypał, potłukłem i one już wybrały wszystko, potłukłem dębówki. Normalnie młotkiem do worka zmasakrowałem to po prostu i rzucam im to, no bo tego mam tutaj, że można łopatami nabierać, tak? Taki obfity był urodzaj w tym roku. No i teraz co? No i karmię tym po prostu, bo ja karmiłem kiedyś tym. Ja wiem, co to jest, prawda? Że to ma garbniki, znakomite to na pióra jest to rzecz. No, także pióro będzie bardzo ładne po tym. No, także nawet to dodaję, prawda? No, akurat tego mam tutaj za płotem, tego tyle jest, że nie mam. Biorę tą tłukę, prawda, i rzucam tym gołębiom. One takie duże kawały i byście zobaczyli, jak one łykają to. Ja mówię, no nie jest możliwością, żeby to łyknął któryś. Jedzą to i jestem tak zdziwiony niesamowicie, że za godzinę czasu tu przyjdę, to już wszystko tak przebrane, jak tu widzicie. Tylko sama drobnica została taka, która do wymiecienia jest, prawda? No. Koledzy, co do sukcesu w tym roku, no jak zwykle i w tym roku moje lotniki tutaj mają pierwszeństwo, są jedne z najlepszych w oddziale, czołowych w okręgu, jest super, ale to kiedy indziej przedstawię wam te gołębie. No i w maratonie jest najlepszy lotnik. Także tradycyjnie jak u mnie to wszystko wygląda, że zawsze jest u mnie dobre lotniki. I rok w rok mam w czubie gołębie. Czyli to gołębie, te szelensy to są gołębie all round. One są po prostu uniwersalne. On idzie na krótkim dystansie i robi z maratonu. Tak jak ten, który jest w tym roku trzecim lotnikiem u nas w oddziale, no to w ubiegłym roku był drugim lotnikiem okręgu. No to z nim jest taka historia, a i w tym roku jest czwartym lotnikiem okręgu. I z nim jest takie, że on z pierwszego lotu zrobił piąty konkurs na 5000 gołębi, a potem z maratonu był 15 na przykład. I w klasie B również. Ale nie tylko on, każdy inny to samo, prawda? Więc to są takie gołębie, prawda, niesamowite. O, to jest po figo. To jest figo. A i to jest samiczka. To jest samiczka. No, także tutaj jestem jeszcze bardzo wdzięczny koledze Jałowieckiemu, który nie ma tego chyba gołębia, chyba gdzieś indziej przeszedł do drugiego boksu. Znakomitego gołębia tam dostałem od niego i bardzo dobrze leciał. Koledzy, no to na dzisiaj miałbym tyle, może sensacji wielkiej nie ma, ale chciałem się pochwalić stanem na dzisiaj. Dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się.